Jak co roku starostwo powiatowe przeanalizowało liczby wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych. Z tej analizy wynika, że w trzech bolesławieckich szkołach minimum połowa uczniów lub blisko połowa taki dyplom zdobywa. To Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych i Zespół Szkół Elektronicznych, przy czym są kierunki, na których wszyscy uczniowie kończą szkołę z dyplomem. Prawie we wszystkich szkołach wyniki egzaminów są zadowalające. W kilku zawodach mamy 100% zdawalność. 100% zdawalnością może pochwalić się Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych na kierunku technik hotelarstwa i technik usługi turystycznej. Ale też w Zespole Szkół Elektronicznych wyniki są bardzo wysokie. Co to znaczy wysokie? To znaczy, że nasi uczniowie lepiej zdają egzaminy niż przeciętni uczniowie z terenu województwa dolnośląskiego. I to we wszystkich szkołach, to trzeba podkreślić. Oczywiście nie we wszystkich kwalifikacjach, ale praktycznie w każdej szkole mamy kilka kwalifikacji, których wyniki są lepsze niż w województwie. Nieco słabiej wygląda statystyka wydanych dyplomów w zawodach przemysłowych, w których dyplom otrzymuje od 40 do 70% uczniów kończących szkołę. Porównując wyniki w różnych zawodach, Wydział Edukacji skłania się do opinii, że w różnych zawodach stopień trudności egzaminów jest różny.